od utrzymywania wieści, tylko od tego jest państwo. Daleko od tego, żeby, jest państwo. Polski rząd, nie. No, bo jeżeli rząd ponosi winę. Nie ma możliwości finansowej. Tak, ja uważam, i jest naprawdę chore jakieś punktowanie i tak dalej, a nie inwestowanie w zdolną młodzież, tylko liczyć wszystko, jak to się mówi, na papierze, rachunkowość i tak dalej. I to jest pogrzebane w tym wszystkim. Jeżeli w naszym, no w Polsce, szuka się oszczędności na dzieci, młodzieży, i to w każdej dziedzinie, no, i tu jest cała oszczędności choroba, która zabija, powiedzmy. Się szuka na chorych, nie? To chyba ja gdzieś tu nie tak mamy tych... Nie ci są tymi szukacielami, co mają szukać, no. Dlatego ja mówię, no, musi być, bo ja nie wierzę w to, żeby to było ryzyko. Jeżeli jest taki, powiedzmy, Giermak, jest taki jeden, drugi, trzeci zawodnik, no to naprawdę dajmy mu szansę, aby jego talent odpowiednio rozwinąć, a to nam się wzróci. Ale jeden Giermak bez takiego Dawida Ławickiego nic nie zrobi. Dlatego ja strzeliłem przykładem takim naprawdę dosadnym. Nie można się wziąć, tylko otoczyć opieką jednego mistrza, a wszystkich zostawić. Nie. Na dole mają być 5-10 razy większe fundusze, a nie tylko na tych mistrzów. Nie? Bo u nas się finansuje samą górę, a o dole się zapomina. I taki Eryk Giermak. Bo wiadomo, chcemy wyjść na szczyt, ale nie mamy warunków ku temu. Drabiny wszystkie są pozabierane, żeby wyjść na strych. No jak wyjść? Jeszcze raz powiem, to jest wina rządu, że polski sport siada, jest finansowany nie takie, jak powinno być. Bo ja mówię, podstawą na pewno w szkoleniu są kluby. Jeżeli w klubach będą te możliwości salowe, treningowe, sprzętowe, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Ja powiem tak. Zbigniew Raubo zabiera, powiedzmy, na kadrę i szlifuje to, obrabia jeszcze, usuwa jakieś defekty w ich poprawkach, gdzie potrzebne są niezbędne sprawy do wystąpienia na mistrzostwach Europy i świata i tak dalej. Ja powiem, Błodziu, tak, że rząd niemiecki daje 3% swojego budżetu na sport. Swojego budżetu. W Polsce 0,25% polskiego budżetu idzie na sport. Czyli Niemcy na dzień dobry mają 10-15 razy więcej niż my mamy. Nie, no dlatego tutaj, no, z przykrością trzeba stwierdzić. Zakłady pracy nie finansują. Kluby wojskowe. Wojsko zlikwidowano. Jeszcze trochę to nas będzie broniła armia amerykańska, bo polskich żołnierzy nie będzie. Do tego dochodzi, zbliżamy się już do tego, że kontyngent amerykański będzie nas pilnował. Co prawda nie jesteśmy tak bogaci jak Kubej, ale jakoś tam może sobie poradzą. Ja przepraszam za takie porównania, ale wojsko się zlikwidowało, policja się zlikwidowała, zakłady pracy się polikwidowały. To z drugiej strony, to skąd te pieniądze na młodzież, gdzie te wszystkie kluby kiedyś były utrzymywane na samym dole w zakładach pracy, a dzisiaj nie ma. Bo dzisiaj właściciel zakładu pracy ma gdzieś jakichś tam dzieciaków biednych, biegających po boisku, czy pamiętających się po sali, po bramach, którą musi ogrzać, musi utrzymywać, to po co mu to, nie? Ale myślę, że prywatyzacja, wiesz, jest postrzegana, powiedzmy, w inny sposób w tych krajach naprawdę lepiej stojących od Polski. Bo no, tutaj dałeś przykład z Niemiec. Też, tam też nikt nikomu za darmo nie daje, niemniej jednak, a jednak te pieniążki się znajdują. A 3% budżetu państwa idzie na sport. To jest masa pieniędzy. To jest potworne pieniądze. A u nas tego nie ma. U nas na wszystkim się oszczędza, najbardziej na sporcie i na chorych. No. Mamy kolejny finał, to jest druga kategoria wagowa, druga grupa, grupa B. Patryk Topczewski, Krystal Białystok,
czerwonym stroju oraz Sebastian Kąsek, Śląski Związek Bokserski. I chyba nikt nie będzie miał pretensji do mnie, że tak rozdzieliłem tą grupę, bo finał tamtej grupy był taki, jaki widzieliśmy. Rozdzieliłeś w ten sposób, żeby uzyskać odpowiedź. Tak. Bo dalej by była niewiadoma, czy to, czy to. I tutaj nie można zarzucić tym zawodnikom, bo powiedzmy tutaj po tej pierwszej rundzie, ale no powiedzmy sobie szczerze, że tamta dwójka to już jest wysoka szkoła jazdy. Powiedzmy, mam taką cichą satysfakcję, że to co zrobiłem, jednak się sprawdza. Że się sprawdziło i to tutaj nie można mieć żadnego jakiegoś, no, tym bardziej, że termin, mówiąc popularnie, nagli, mistrzostw Europy. Nie, Srebrna Łódka jest dokładnie w tym samym terminie, gdzie przez kilka lat była Olimpiada Młodzieży. Specjalnie to po to zrobiłem. Mam do mistrzostw Europy całe półtora miesiąca. Półtora miesiąca. To jest bardzo dużo w Łodzi, to nie jest tak. I zawodnicy, którzy pojadą na wiedzą, trenerzy wiedzą, wszyscy wiedzą, co mają robić, jak mają robić. Z drugiej strony ja nie jestem od uczenia trenerów. Trenerzy Brzemy znam wszystkich, osobiście na telefony rozmawiamy, wiedzą, co mają robić. I ja w Wiśle na 10 dni sprowadzam chłopaków, daję im jakiś ślip, motywuję bardziej do pracy. Ubieramy się w dresy Polska i jedziemy do Sofii na Mistrzostwa Europy. No. I ważne jest to, żeby tam pojechali ci naprawdę najlepsi z tej setki. I to po to tu jest. No ale tutaj poruszyłeś temat Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Był termin, powiedzmy, majowy. Zmieniono termin na lipiec. No akurat nie w samym środku wakacji, omalże. Ten termin. Ale wróćmy w Łodziu do historii. Tak. Wszystkie imprezy, wszystkie spartakiady, olimpiady młodzieży za dobrych czasów, no może się jeszcze wychyliłem, odbywały się w wakacje. Wakacje. Dlaczego w wakacje? Wszystkie szkoły, wszystkie internaty były wolne. Dzieci nie miały obciążenia, że muszą zdawać egzaminy gimnazjalne. No tutaj, tu ja się zgadzam z tym, absolutnie. I nie ma już teraz podziału na olimpiada letnia, olimpiada halowa. Jest jedna olimpiada młodzieży w Krakowie, Małopolska była. I to jest bardzo, wróciliśmy normalnie po kilku latach przepychanki do normalności. Po co mają zawodnicy, trenerzy i państwo płacić za jakieś hotele, skoro wszystko się będzie odbywało na terenie szkół, na terenie internatu. Internat przy okazji też zarobi na jakiś remont, jakieś pieniądze, bo to wiadomo, że państwo płaci każdej szkole, każdym internatem za wykorzystanie obiektu za to. To jest pomysł nareszcie dobry. Kiedyś nie było mistrzostw Europy kadetów, ale znowu po to jest Polski Związek i Zbyszek i inne okręgi, żeby sobie umieli zorganizować eliminację na własnym tak podwórku do... wszystko. Tak. I tutaj mamy przykład między innymi tej Srebrnej Łódki, która termin został wykorzystany do tego, aby tą ekipę na Mistrzostwa Europy spokojnie, elegancko i fajnie przygotować. No. Dokładnie tak. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Zjeżdża się 1000 sportowców, wszyscy się znają, każdy kogo kibicuje. I to jest fajne, nie? Że wróciliśmy, bo naprawdę wielu, kiedyś nawet chyba 7 lat temu olimpiada była w trakcie egzaminów gimnazjalnych i musieliśmy pisać, ja i z szefem wyszkolenia Duriasem, do Ministerstwa Edukacji, żeby przesunięto egzaminy. Nie przesunięto, no to ministerstwo przesunęło olimpiadę młodzieży, bo termin był w trakcie egzaminu gimnazjalnych, bo ktoś z Ministerstwa Edukacji nie musi wiedzieć, jaki jest kalendarz polskiego boksu, nie? Zgadza się. Sebastian Kąsek, Śląski Związek Bokserski, RMKS Rybnik. No tak, wracając do początkowych walk,
tamten werdykt 2-1, tutaj kolejny przykład świetnej pracy, jeżeli chodzi o RMKS Rybnik, gdzie zawodnik naprawdę pokazał się również dobrej strony i zdecydowanie ten pojedynek wygrał. No myślę, że... I musisz być w tym dobry. It's time to go! Wojak, dobry jest. Świętuję. A ja mam satysfakcję, że to Legia, jakim cud i Boguszowice triumfują. Ale to ty powiedziałeś, ja niczego nie tutaj, bo... Ale to bo nie jest, to nie jest... To się samo mówi. To nie jest reklama moich Boguszowic, tylko to jest zawodnik RMKZ. No ale Zbyszku, ale jest to miłe na pewno. No fajne. Ja z rodzicami Mazika do szkoły chodziłem. No właśnie. W tej grupie było czterech zawodników, obydwaj dzisiaj stoczyli swój drugi pojedynek. Wąsek w pierwszym pojedynku zwyciężył Dobrzańskiego z Gwardii Warszawa, a Dobrzewski pokonał reprezentanta Sportu Klub Lublin, Puszca. Dzisiaj w bezpośrednim starciu jednogłośne zwycięstwo Sebastiana Kąska, reprezentanta RMKS Rybnik.